Bombowiec TV. W dzisiejszym poradniku młodego kulturysty pokażę, jak zrobić fajną przedtreningówkę na Radzie Bombowiec. Co będzie wchodziło w jej skład? AKG, czyli arginina. Wiadomo, ważny aminokwas, który bierze udział w syntezie tlenku azotu podczas treningu. Przydatny, bo wtedy wytwarza się ta fajna pompa taka. Kolejnym preparatem, który w zasadzie nie wpływa na jakość treningu, ale zabezpiecza na mięśnie, będą aminokwasy rozgęzione BCAA z dodatkiem glutaminy. Następnie beta-alanina. Beta-alanina fajny antykatabolik. W suplemencie przedtreningowym jest to, jej obecność jest wyczuwalna jako takie mrowienie, nie wiem, mnie na przykład bardzo mrowi twarz i takie generalne pobudzenie. No i kreatynka, tu akurat mam jarczan, czyli można powiedzieć, że to jest ta forma, która nie powoduje takiej retencji. Po co kreatynka? No kreatynkę suplementujemy po to, żeby dostarczyć do komórki ATP, które poprzez analizę dostarcza nam ATP oraz tą cząsteczkę fosfokreatyny, czyli te najszybsze źródło wewnątrzkomórkowego paliwa, jak gdyby można powiedzieć, żeby przez te początkowe fazy wysiłku mamy skąd brać tą energię. No także ładujemy w odpowiednich ilościach. Ile ja tego daję? Daję tak, 5 gram argininy. Cały czas! Chcę tak! Również 5 gram. I Wiktor! Tak! Tak samo. Tak, Wiktor! Nie należy oszczędzać. Także ja sobie sypię, bym powiedział, takie 10 z górką. 10 gram z górką, czyli 15 praktycznie. Co muszę powiedzieć o tej przedtreningówce? To, że jest zrobiona raczej na bazie tanich produktów. Nie będziemy tu mówić o firmach, bo nie chodzi o to. No ale powiedziałbym, że taka 50 porcji tej przedtreningówki zrobione w takiej ilości, ze składników w takiej ilości, jak powiedziałem, kosztuje około 100 kilkunastu złotych. Także myślę, że jest to o wiele taniej niż jakaś gotowa przedtreningówka. A wygląda to tak, że testowałem różne preparaty i w zasadzie te substancje, które tutaj wymieniłem, odpowiadają za tą jak gdyby jakość przedtreningówki, czyli ja sobie już wybrałem to co na mnie działa i sobie stosuję w takich ilościach, jakich mi to odpowiada, a nie biorę tego, co producent mi narzuca z góry. Na przykład nie potrzebuję tyle kofeinki, aha, zapomniałem dodać, i biorę jeszcze sobie 200 mg kofeiny bezwodnej, ale to już przed samym treningiem nie dorzucam tutaj, bo to jest w kapsułkach. No i właśnie robię sobie takie ilości, jakie powiedziałem, bo wtedy jest fajna pompa, a nie ma takiego jak gdyby nadmiernego pobudzenia umysłowego, bym powiedział, bo jest jeden preparat, który ma 400 mg kofeiny i praktycznie zero substancji pompujących, także po nim jedynie mnie bolała głowa, a potem naprawdę jest rozpierdol na treningu. Paru kumplom sprzedałem ten patent, stosują i są naprawdę zadowoleni, także polecam sprawdzić. Dodatkową zaletą jest to, że każdy może sobie odpowiednie ilości dosypać, tyle ile potrzebuje, tego więcej, tego mniej. No i tak to wygląda. No smakowo niestety nie jest to najlepsze, bo to jest wszystko jak gdyby naturalne, czyli surówka sama, bez smaków, bez jakichś wypełniaczy. No ale przełkniemy, a później na treningu mamy wynagrodzenie. Siła! W kolejnych poradnikach skupimy się może bardziej na
konkretnych preparatach, to tylko pokazałem na szybciorka, co zrobić, żeby zwiększyć swoją wydajność treningową i być kurde wielkim dzikiem, tak jak nasz koń Kamil. Pozdrawiam, Radio Bombowiec. Oh yeah!